Interpelacje zgłosiło 9 radnych. Dotyczyły one chociażby rozbudowy jednej z suwalskich podstawówek, a także teleopieki i tzw. opasek zdrowia. Jacek Juszkiewicz z klubu PiS wypytywał m.in. o plany miasta dotyczące infrastruktury oświatowej w południowej części Suwałk. Samorząd, jak poinformował prezydent Suwałk, planuje rozbudowę szkoły podstawowej nr 4. W bieżącym roku zlecone zostanie opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej też budowę hali z prawdziwego zdarzenia. Prace remontowo-budowlane planowane są na przyszły rok. Hala powstanie w dalszej perspektywie czasowej. Prezydent, jak sam zapowiedział, niebawem przedstawi też propozycję budowy kolejnego żłobka miejskiego. Podczas dzisiejszej sesji Wojciech Pająk z klubu Łączą Nas Suwałki upomniał się o instalacje urządzeń pomiaru zanieczyszczenia powietrza. Czujniki, o czym poinformował prezydent, pojawią się jeszcze tej zimy. Więcej na ten temat w audycji z ratusza. Pojawił się też temat stojących przy pomniku żołnierzy września 1939 roku sowieckich armat. Poruszył go Zbysław Grajek z Platformy Obywatelskiej. Suwalczanie ze zrozumiałych przyczyn przy pomniku woleliby widzieć polski sprzęt bojowy. Armaty są własnością Wojska Polskiego. Prezydent, ustosunkowując się do problemu, obiecał zwrócić się do dowódcy jednostki z prośbą o interwencję w tej sprawie. W związku z dyskusją, jaka rozgorzała wokół konfliktu między nauczycielami a dyrektorką szkoły podstawowej nr 2, o wyjaśnienie sytuacji poprosił radny klubu PiS Mieczysław Sięgaj. Jak przyznała zastępca prezydenta Ewa Sidorek, do Urzędu Miejskiego wpłynęło pismo od grupy nauczycieli informujące o nieprawidłowościach. Przedstawicielka samorządu spotkała się z nauczycielami i z dyrektorką szkoły. Część uwag i zastrzeżeń zdaniem pani prezydent wypłynęła z nieznajomości prawa oświatowego. Miasto natomiast nie jest w stanie zweryfikować konfliktów interpersonalnych targających kadrą tej placówki. Jedynym właściwym miejscem rozstrzygania ich jest szkoła lub sąd. Tymczasem do sądu wpłynęła tylko sprawa dotycząca zwolnienia jednej z katechetek. Sąd oddalił postępowanie w tej sprawie, bowiem obsada katechetyczna nie jest kompetencją dyrekcji placówki, a biskupa. Sporo miejsca poświęcono też tematowi teleopieki i opasek życia monitorujących stan zdrowia pacjentów. Zainteresował się nią przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec. W Suwałkach jakiś czas temu przeprowadzany był program pilotażowy realizowany z jedną z krakowskich placówek naukowo-badawczych. Wyniki tego testu przedstawiła Honorata Rudnik, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych. W badaniach nad zdalną opieką udział wzięło 20 pacjentów. Ich zakończenie nie kończy współpracy z jednostką badawczą. Jak nas poinformowano, już wkrótce wyjdzie ona do nas z ofertą handlową polegającą na odkupieniu sprzętu i przedłużeniu tej swoistej opieki medycznej.